podczas gdy my jemy, to tutaj za plecami siedzi mi obsługa i patrzy, czy przeżyjemy, generalnie rzecz biorąc. A ja mam zupę szpinakową. Ja nie jestem wielkim fanem szpinaku. Nie wiedziałam, jakoś wyglądało to z daleka trochę inaczej, tak więc mam nadzieję, że przeżyję. Muszę wam powiedzieć, że odczuwam wyjątkową radość z tego, że jestem w tym właśnie miejscu, bo pamiętam z telewizji, oglądałam kiedyś taki program i wydawało mi się, że po prostu ja nigdy tu nie będę, że to jest zupełnie poza moim zasięgiem. I fajnie, fajnie po prostu spełniać swoje marzenia, a nawet przekraczać swoje marzenia. Wszystkim wam życzę, żebyście mogli podróżować jak najwięcej, bo to jest wspaniałe. Idziemy się zapytać, czy z psem nas wpuszczą do środka w plecaku, żeby można... Można z psem tak w plecaku? Stay, stay, stay! Chciałam wam poopowiadać o tym baseniku, ale muszę poczekać, aż skończą śpiewać, bo chyba nie będzie nic słychać. Ten basen tutaj jest przykładem innowacji technicznych, dlatego że po raz pierwszy zrobiono mechanizm, który pozwalał na to, żeby wynieść wodę na pierwsze piętro. Tak więc oczywiście wszyscy goście się zachwycali, jak to możliwe. I z tego balkoniku jest fantastyczny widok na plac, ale to po prostu fantastyczny. Wieczorem tutaj ludzie przychodzą, mają pikniki, szczególnie w trakcie Ramadanu. Całe rodziny wieczorem przychodzą i jedzą. Strasznie fajnie, ale chcę więcej. Czemu tak mało? Czemu tak mało? Taki malutki fragmencik jest tylko możliwy do zobaczenia. Bilet wstępu kosztuje 1 milion. Tam jest meczet i tam jest też drugi. W tym nie wiem, czy trzeba płacić. Zaraz tam pójdziemy. 1 milion to nie jest dużo, ale ja bym chciała więcej zobaczyć. Nawet wolę więcej zapłacić i więcej zobaczyć. What breed? Schnauze. Ja, das ist Schnauze. Zachowuj się. I pan, taki ładny koń.
Powiem wam, że po prostu skala. Ja nawet nie wiem, co powiedzieć. Pięknie. O, tutaj są jacyś ludzie. Nie ma dzisiaj dużo zwiedzających i widać, jaka jest ogromna skala. Popatrzcie. Tutaj na samym środeczku jest taki kwadracik, który pokazuje dokładnie środek i jest takie niesamowite echo. One more time. Oh, now that's better. Pan mnie tutaj zaprasza do środka. Jakaś zasadzka. Oczywiście sklepik, gdzie sprzedają te przepiękne płytki. Można sobie wziąć na pamiątkę. Wow, good quality. O, wreszcie mamy jakąś różnorodność. Znaliśmy miejsce, gdzie jest raz, dwa, trzy, cztery rzeczy bez mięsa. Yeah. And what you want? To jest tylko z mięsem, tamte są bez. To ja chcę, nie wiem, z tej radości. O, wejście do knajpy tylko dla takich sprawnych i co się nie boją wysokości. Wow, uważaj! I co? Takie wąskie. Gruby by nie. No. I dla chudych. Matko. Ale klatka schodowa. Salam. Tam? No. Niektóre restauracje, które odwiedzamy, mają wyjątkowy wystrój, tak jak tutaj. Za mną kolekcja butli, które bynajmniej nie są ozdobą, ale to nie przeszkadza, bo to nie o to chodzi. Ważne, żeby było smacznie. Że jest winda. Pani nam... Aha. Podczas gdy my jemy, to tutaj za plecami siedzi mi obsługa i patrzy, czy przeżyjemy, generalnie rzecz biorąc. A ja mam zupę szpinakową. Ja nie jestem wielkim fanem szpinaku. Nie wiedziałam, jakoś wyglądało to z daleka trochę inaczej, tak więc mam nadzieję, że przeżyję. Nie przeżyję. Don't like it. No bo ja nie lubię takich rzeczy. No ale skąd mogłam wiedzieć, że to jest taki? Jak nie spróbuję, to nie wiem. No i będę głodna.
To jest niby mięsne danie, no nie? No, więc... mięsa w życiu nie widziałam. No i... No i niestety poddajemy się, tak? A, Lachestan! Ale oczywiście musi być selfie. No, ładna pani, prawda? Tam jest dalsza część tej restauracji. Okej, okay. Tam ktoś jedzie, nie będę przeszkadzać. A tu ktoś jadł. A my tutaj jedliśmy, gdzie służba. My jedliśmy tutaj, gdzie służba. Bo tam jest główna sala, dlatego oni nam kazali tam iść. Ale my żeśmy nie rozumieli, o co chodzi. I już teraz wiemy, że jest winda. Merci. Chodź, nie bój się. Idź, idź, idź. To? No na dolne przeciwstawienie. Rany boskie. No to strach, nie? Jesteśmy na polowej schodami. Nie jest wysoko, to w razie jak spadniemy, to powinniśmy przeżyć. Okropne było to jedzenie, po prostu najgorsza zupa w życiu, jaką próbowałam, była tylko po prostu słona, super, super słona i nic poza tym. Więc idziemy na frytki. Sosów pan tam ma. I hope you have a good time in Estland. Thank you. Oleg. Cześć. Oh, excuse me, you know one famous actor in your country, Antoni Pawlicki? No. Papusha film, Papusha. I don't know. How did you see film Papusha? I have a photo in Estland with that actor. The name of that film, Papusha. Never heard of it. Yeah, yes. Now my job... My job is repair, restoration. Oh, oh, right. Yeah. If you go, excuse me, if you go to bazaar, yeah, you know one dome. Le is during Second World War camping of Polish people. Really? Yes, Polish people, Jewish people, Iranian helping. Oh, right. So, yes, Iranian very help to Polish people. News about Iran. We can that, we can see it every day. Yes, yes. I. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.
naprawdę ładny ten bazar. Myślę, że to jest najbardziej schludny bazar, jaki żeśmy widzieli. No, taki pod turystów, ale po prostu wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne. Takie ładne te rzeczy, piórniki, po prostu pudełeczka na jakieś skarby, małe, duże. Na perfumy, zapalniczki, jakie puzdereczka. Oglądanie sklepu, jak zwykle. Complete miniature my work. This is your work. No, pan sam to robi. My name is Park Nahat. Aha. This one, signature. Wow. Painting miniature or camel bone. Super, piękne. A on pan jest bardzo utalentowany. Wow. I jeszcze tu. Ale ładne. Pan tutaj, słuchajcie, maluje, zobaczcie. Wow. Piękne. To wszystko wygląda jak jakieś starocie, a to normalnie robią na bieżąco. Tak jak kiedyś było. Tutaj pan ma też taki, jeszcze tylko buźka jest nieskończona. Ale po prostu ten detal jest niesamowity. Ja zawsze zostaję z tyłu, bo robię te zdjęcia i niedźwiedź biedny musi czekać na mnie. Jeny, popatrzcie, tutaj kolejny sklep z takimi niesamowitymi rzeczami. Jeny, popatrzcie na rozmiar tam w środku tego samowaru. Ponad 2 metry. Wow. Can I have a look? Wow. Yeah. Wow. How much are they in dollars? Yeah. Just out of curiosity. Maybe one day I can afford it. Hello. How are you? Hello. Hello. You need to build me a palace so that I can buy those and put them inside. So beautiful. Oj, pan długo liczy. $35,000. And what rate? $42 or $278? It doesn't matter. $530. Pan ma psy w domu. Oho, super. My właśnie słyszeliśmy, że tutaj sporo osób ma psy w domach i dlatego właśnie Bela już nie jest tutaj jakimś takim strasznym. O. Aha.
Papa. 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 Aha, super. Super. Zdecydowanie widać tutaj różnicę w podejściu nie tylko do Belli, ale w ogóle co do ubioru, co do zachowania, tak o wiele bardziej po prostu zeuropeizowani, bym powiedziała. Wczoraj opowiadała mi właśnie dziewczyna, jak dużo młodych ludzi ucieka za granicę. Uciekają, bo przede wszystkim chcą tej wolności, którą my mamy na Zachodzie, której oczywiście my nie doceniamy, bo ją mamy, a oni tutaj po prostu chcą uciec i mieć to, co my. Pan mnie woła do sklepu, muszę wejść. Germany? Lechistan. 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 Tak. I Lechistan. Gdańsk. 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 Gdańsk, tak. Lechistan, Gdańsk. Gdańsk. It's so beautiful. Super. A picture me? Pewnie, że robimy zdjęcie. Cześć! Bardzo dobrze! How come you speak Polish? Actually, we got up some friend from Poland. Uh-huh. That's why we know a little bit. Before Corona, we have a lot of group from Czech. Really? Poland, Czech, different countries, yeah. And Corona stopped it. Stop. But actually, now we open again. Inshallah, yes. Hopefully. I think next 6 months. Because still we have other Corona, Omicron. Yeah. It's all bullshit, you know that. What you can do. Not much, really. Yeah, exactly. Dam what? Dampucht. Mm-hmm. Dampucht. And what is inside? Rice and some vegetables, and kind of meat. I want some more, can I? I can't believe any bad. I want some more, I cannot believe it. Słuchajcie, kapuśniak robi furorę. Oh, too much. Okay, thank you. I'm very... A wy co tam rzeczki robicie? Hi there. What? Hello. How's everything? Like you look very merry. Oh, it's really nice here. You like it? Yeah, I really like it. You have everything here. And is it warm there? Yes, yeah. Come on inside. I really like here. I can't see anything, but okay. Look. We need to do like this because we can see you. Ah, now we can see you. Oh, whoa. Thank you. Can you believe? It's cool, isn't it? Yes, it's really cool. I wanna come. I'm not coming down. No. You're gonna sleep here? Yes, I'm gonna sleep here. Call your parents. Mommy, I'm sleeping in the tent. Oh, it's cool, isn't it? Yeah, it is. It is. It's really cool. Paparazzi. I'm just typing. Oh, it's fantastic. Shabzhashinie. Shaunsh. Sząs brzmi w czcz.
trzecinie. Trzecinie. Can you say stół z powyłamywanymi nogami? Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia. Ona fajnie powtarza. No. Poczekaj, no. Poczekaj. Kurwa mać. Kurwa mać. Can you say stół z powyłamywanymi nogami? Wiesz, można stół. Z powyłamywanymi nogami. Mama fuck me. Kruwa mi. Kruwa mocie. Kruwa mocie. Oh my god. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz? Mama, come on. Grzegorz. 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 Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Super. It's quite good. Super.